Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. A Łakome czytałeś? To jest pytanie, które wracało w rozmowach. Tak, czytałem. Pierwszy raz, gdy się ukazało, a drugi raz przygotowując się do spotkania z autorką. I spotkaliśmy się w Zakopanem i porozmawialiśmy nie tylko o tym, co pomiędzy miastem i wsią, nie tylko o utracie empatii, o miłości, nie wypowiadając słowa miłość. Rozmawialiśmy także o rzeczach dosłownie, bardzo przyziemnych. Mam pomidory, ogórki, pak choi. A nie masz tej zarazy pomidorowej? Nie, odpukać w plastik, odpukać nie mam. I co ciekawe, na tej grani nie mamy ślimaków. O tym, co u Małgorzaty Lebdy idzie dobrze w tym roku na grani, także porozmawiamy w kolejnym odcinku 172 Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. O tym, czym zajmuje się Małgorzata Lebda, można by mówić długo. Naukowczyni, ultramaratonka, fotograficzka, autorka książek poetyckich, nagradzanych tomów, m.in. Nagrodą Literacka Gdynia 2019. W końcu autorka powieści Łakome, opublikowanej przez wydawnictwo Znak, która to powieść zbiera nominacje do kolejnych nagród literackich i znakomite recenzje, rezonuje także szeroko wśród czytelników i czytelniczek. Ja bardzo Łakome rozmowy z Małgorzatą Lebdą byłem. Spotykaliśmy się w różnych miejscach, rozmawialiśmy o literaturze, ale nigdy do podcastu. Tym razem się udało przy okazji rozmowy na literackim festiwalu w Zakopanem, gdzie umówiliśmy się w Mediatece. Wcześniej autorka jechała od siebie, z Beskidu Sądeckiego, z nowego dla niej, ale nie nowego miejsca na ziemi, czyli z grani, a ja od siebie też z nowego miejsca jechałem, czyli z wioski. To dla tej opowieści podcastowej ważne składniki, bo wyszła nam rozmowa nie tylko o Łakomych, ale także o tym, czego sami łakniemy. R jak rozmowa. Skąd ty jesteś teraz? Teraz jestem z pasma Jaworzyny Krynickiej, z małego przysiółka, z miejsca, które nazwaliśmy. Nazwaliśmy to miejsce Granie. I jak patrzysz z grani przed się, to widzisz te miejsca, skąd przyszłaś? Zależy, z której strony właśnie, grani z której strony. Jeśli podejdę sobie troszkę wyżej, to widzę faktycznie moją wieś rodzinną. Widzę cmentarz, na którym są moi rodzice. Widzę pola, na których przepracowałam kilkanaście lat. Widzę lasy, w których zbierałam grzyby i nie tylko. I w tych lasach też mam takie swoje tajne miejsca grzybowe, do których to miejsce wracam. I faktycznie jest to miejsce w linii prostej, 7 kilometrów od mojego domu rodzinnego, więc czuję, że wróciłam do domu. Które to miejsce jest protoplastą dla miejsca z Łakomych? Tak, te krajobrazy Łakomych to są miejsca właśnie z Beskidu, ale przede wszystkim jest to ten przysiółek, jest to grań. I ja potrzebowałam bardzo, bardzo tego miejsca, żeby napisać tę książkę, żeby być też bardzo tak plastycznie, organicznie w tej ziemi, w tym krajobrazie, w tej mgle, w lesie, żeby móc właśnie w momencie, kiedy siedzę przy biurku i potrzebuję przypomnieć sobie, jak układa się ziemia pod dłońmi, pod palcami, to żebym mogła wyjść i faktycznie to poczuć. Albo jeśli potrzebuję, tak jak właśnie jest w Łakomych, mamy taką scenę o mgle, i o wchodzeniu w mgłę, no to faktycznie po prostu wstałam od biurka i weszłam sobie w tę mgłę i mogłam o tym napisać, tak. Dużo jest wokół ciebie żywego?
tam nagrani? Mnóstwo żywego pod różnymi postaciami. Takie żywe, które widać też, że interesuje się tym, że ktoś na nowo ten dom, stary dom zamieszkał. Jak się przegląda twoje media społecznościowe, to żywe nam tak wyłazi. Tak, dokładnie. A jeszcze... Nawet nocą, bo też mieliśmy taką świadomość i trochę było nam żal, mi i mojemu partnerowi Rafałowi, który jest też artystą wizualnym, było nam żal tego, że wizualnie nie widzimy tego, co się dzieje właśnie w lesie, w nocy, i zainwestowaliśmy w fotopułapki i to jest absolutnie wspaniałe. Każdego poranka z kawą robimy, oczywiście kiedy jesteśmy na grani, robimy sobie taki obchód i sprawdzamy, co nam się tam ponagrywało, i pamiętając jeszcze to, jak ten las żyje, te odgłosy, można sobie właśnie dodać je do tego, co wizualne, i to jest totalnie wspaniałe. A takim żywym, do którego mamy w ogóle jakieś takie totalne uwielbienie, to są borsuki, które żyją pod stodołą, które tam jest ich kilka pokoleń. No i też je tam pofotografowaliśmy fotopułapką. No i są absolutnie wspaniałe. Przy tych zwierzętach domowych, kocie, klakierzy i psie Dunaju, taka perspektywa, że w przestrzeni tego siedliska jest też coś z takiej dzikości, i myślimy w ogóle o sobie tam jak o stadzie, no i one też są elementem tego stada. Pytałem cię o to dlatego, że Łakome jest pełne dla mnie przede wszystkim tej przestrzeni próby współbycia, to, że to ty jako autorka to zauważasz, że pokazujesz nam braci naszych większych, najmniejszych i tę perspektywę stworzeń nieludzkich, ale także szerzej tego, co nas otacza jako szeroko pojęta przyroda i natura, koegzystencję, energię, która płynie, samo to, że babcia przyciąga żywe, a dziadek to żywe zabija. Do tego jeszcze wrócimy. Ja ci zazdroszczę. Ale jak? Przecież... Wiesz, czego ci zazdroszczę? No, zazdroszczę ci tego, że... A w zasadzie nie tobie, tylko twojej bohaterce. Zazdroszczę jej tego, chociaż opisujesz bardzo trudny temat odchodzenia. On jest na tej pierwszej płaszczyźnie żegnania się tak naprawdę ze światem. Zamieniania żywego w umarłe, w żywego w chore, które to chore też jest żywe, jest u ciebie osobnym organizmem tak naprawdę. Czasu ci zazdroszczę. Tej mądrości, że twoja bohaterka miała czas na to, żeby pożegnać się z babcią. Wiem, że w wywiadach też mówisz, że ty miałaś ten czas dla swojej mamy. Jak myślisz, dlaczego my dzisiaj tego czasu nie mamy? Sam jestem taką osobą, która jest doświadczona tym brakiem czasu z różnych powodów. Możliwości pożegnania się z ojcem, tak jakbym chciał, bo po prostu choroba poszła za szybko. Ten mój powrót w Beskid i faktycznie bycie osobą opiekuńczą przy mamie, która dostała diagnozę. I właśnie ta diagnoza była taką diagnozą dającą nam niewiele czasu. Natomiast ta choroba w tym przypadku po prostu postępowała wolniej niż przypuszczano. Nie trwała tam 4 miesiące, tylko 2 lata. Myślę sobie, że miałam to szczęście też być w takim momencie życia, który mi pozwolił na to, no bo jeśli masz już swoją rodzinę, jeśli masz obowiązki takie mocne wobec też swojej rodziny, to trudno wyjąć się z rzeczywistości i z czasu i totalnie wejść w inny czas, taki czas, który, tak jak też piszę w Łakomych, i to jest dokładnie to, co myślałam, to znaczy po pół roku, po 12 miesiącach ja miałam takie poczucie, że to trwa już milion lat, że to jest czas też jakby zupełnie poza czasem, który się ciągnie i ciągnie, ale w pewnych momentach myślałam sobie o tym, Boże, 12 miesięcy, a
to oczywiście minęło jak godzina, tak? Więc byłam też w jakimś takim rozchwianiu. Z jednej strony oczywiście i to jest takie myślenie, które dzieli się z innymi osobami opiekuńczymi, które są przy tej chorobie długo. To znaczy w pewnym momencie myślisz rzecz straszną, ale która wynika też po prostu z twojej mocy i tego, że tej mocy już nie masz. To znaczy myślisz sobie w kontekście choroby i mówię o tym specjalnie, że w kontekście choroby, a nie w kontekście twojej mamy, chociaż tak naprawdę to jest jedno, ale myślisz sobie właśnie, niech to się już skończy. Więc myślę sobie, że byłam ogromną szczęściarą, że mi się to przydarzyło, ale myślę sobie też, że byłam ogromną, jakby w ogromnej trudności i w ogromnym wyzwaniu, które no coś ze mną jako w ogóle człowiekiem zrobiło. O różnych ciałach to jest też książka. U ciebie ciało ma choroba, choroba chce żyć, ale też wieś jest cielesna bardzo. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że jako wspólnota nadajesz jej takie elementy w tej prozie cielesności. Ty tak odbierasz tę wspólnotę, która jest, no umówmy się, trudną wspólnotą. To faktycznie trudna wspólnota, ale wychowywanie się, życie w takiej wspólnocie bardzo szybko uświadomiło mi, że żeby tam dobrze funkcjonować, to trzeba być częścią tej wspólnoty. Trochę tak jak ciało. Jeśli masz je właśnie kompletne, sprawne, to wszystko idzie łatwiej, więc można byłoby sobie rozpisać właśnie jakoś ciało tej wsi, kręgosłup wsi i tak dalej, i tak dalej. A o tym bardzo wyraźnie przypomniał mi powrót w Beskid i zamieszkanie w tym przysiłku, który jest też takim przysiłkiem bez drogi dojazdowej, gdzie mamy sąsiadów, którzy są też w jakiś sposób uzależnieni od współpracy, to znaczy oni bardzo ze sobą współpracują. Oczywiście zdarzają się tam konflikty i jakieś tam przepychanki o miedzę, ale taka już jest po prostu egzotyka takich miejsc, ale szybko po wielu, wielu latach mieszkania w miastach przeszliśmy na ten tryb nie bycia anonimowym, ale bycia we wspólnocie też po coś. I to jest tak, ja sobie przypomniałam właśnie o tym, że i właściwie mam w sobie taki zew, że kiedy widzę, że na polu pracuje sąsiad czy sąsiadka, to po prostu biorę widły, grabie i idę tam i dla nich to jest też naturalne, w sensie nie dziwią się, nie mówią Małgosia, nie, tylko po prostu wyznaczają mi kawałek do zrobienia i robimy. I oni też są tacy totalnie wdzięczni i to jest wspaniałe w tej wspólnocie, że każdy chce się za wszystko odwdzięczać, więc oczywiście tam jesteśmy weganami. Trudno funkcjonować w takiej przestrzeni, bo najczęściej to Czyli nie ma tego bohatera, który przynosi różne części zwierzęcia z ubojni? To jest taki bohater u ciebie, tak, bardzo tak. Ważny zresztą, symboliczny bohater. Bardzo, bardzo ważny i wywiedziony z tego mojego dorastania, bo też w tej wspólnocie mojej rodzinnej wsi no właśnie były takie figury. Natomiast tutaj no byliśmy wręcz zmuszeni przy takiej jednej okazji powiedzieć naszej miłej sąsiadce, która chciała odwdzięczyć się za sadzonki malin, chciała się odwdzięczyć właśnie kiełbasą, bo akurat bili świnie, no i trzeba było odkryć karty, że tutaj przyjechali tacy, co nie jedzą mięsa i baliśmy się tego, co się wydarzy, jak ona zareaguje, natomiast zareagowała w taki sposób, że zlustrowała nas od góry do dołu i od dołu do góry i powiedziała, no to zdrowo. Więc poczuliśmy, że naprawdę z jej strony jest też taki gest niewykluczania, tylko wręcz jakiegoś tam bardzo takiego elastycznego wciągania nas do tej wspólnoty. Jest w tej wspólnocie, rzeczywiście, ty masz ją oczywiście na zupełnie innym poziomie, bo stamtąd jesteś. Ja
gdzieś jestem aspirantem do takiej wspólnoty. Mam jednego fantastycznego sąsiada i sąsiadkę, z którymi utrzymujemy kontakt. I mam nadzieję, że tak będzie nadal. I pamiętam, że ostatnio zobaczył, że przyjechałem, a byliśmy umówieni, że... Bo to też trochę jest opowieść o tym ciele wsi. Jak tylko mnie zobaczył, a nie wiedziałem, że mnie widział, ja poszedłem do pszczół i nagle patrzę, a na moją posesję, ponieważ on ma klucz do mojej posesji, to też jest w ogóle ciekawe, wjeżdża traktor, bo mi kiedyś obiecał, że mi wykosi, bo wysoko trawa była, już taka przerośnięta bardzo. Wjeżdża ten traktor i on kosi, no i ja, jak klasyczny mieszczuk, kiedy on zjeżdżał, już mi tam wszystko wykosił, co miał wykosić, mówię, panie sąsiedzie, no to jak się rozliczamy? I wyciągam portfel. A on tak spojrzał na mnie z politowaniem i powiedział tak, panie sąsiedzie, nie tędy droga. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. No i potem przyniosłem mu miód z pierwszego miodobrania i jeszcze coś tam i w ogóle jest okej, nie? Tak. To jest niesamowite, że liczy się też po prostu robota. Mhm. I to, czym chcesz się podzielić, ale właśnie co nie jest finansowe, co jest na przykład po prostu czymś, co się wyhodowało, albo tak, jakimiś tam darami barter. Tak, ogrodu. Więc to jest naprawdę wspaniałe też w takim kontekście życia w mieście, gdzie no po prostu nic nie masz za darmo, prawda? Więc a skoro pojawiło się miasto, czy w mieście od... Bo jak czytałem Łakomę, to miałem takie wrażenie, że jednak w mieście od tego żywego to my się bardzo oddzieliliśmy. Ja jestem mieszczuch i być może dlatego Łakomę wpisuje się też w ogóle w taki nurt literatury, który nas przywraca do tej natury, do myślenia o niej, do... że to nie jest coś, co jest wycięte z krajobrazu i można to dowolnie poprzestawiać, tylko raczej należy myśleć o tym holistycznie. To my jesteśmy trochę gośćmi u tych saren, a nie one u nas, wracając do fotokamer. Ktoś nas tego żywego oduczył. Ja jestem coraz mniej w miejskim, w związku z tym zaczynam odkrywać jakieś rzeczy. Moja Zośka zawsze mówi, 5 lat temu to ty nie potrafiłeś rozróżnić iglastego od liściastego, a teraz wiesz, mówię, hortensja taka, hortensja ogrodowa, a to jest to. No. To jest dla mnie też bardzo istotne w kontekście tego bycia w mieście i tego, że ja zawsze wiedziałam, właściwie myślałam o tym byciu w mieście jako jakimś etapie i oczywiście marzyłam sobie, że wrócę w Beskid. Nie wiedziałam na jakich warunkach, bo już nie mogłam wrócić do mojego domu rodzinnego, dlatego że ten dom po prostu dziedziczył ktoś inny, starszy brat, tak jak to zazwyczaj jest, najstarszy, pierworodny, więc musiałam na swoich zasadach znaleźć miejsce i je po prostu jakoś przystosować, czy wejść w nie. I dla nas taką pierwszą nauką, która też pokazała nam hierarchię, było to, że wprowadzając się do tego domu, wprowadziliśmy się do psa i kota. Oni tam już byli. Tak. I to jest taka perspektywa, która cały czas nas trzyma. To znaczy, to oni byli pierwsi, to jest ich dom, to oni znają wszystko, wszystkie ścieżki prowadzą nas, to my dostosowujemy się do ich rytmów. Natomiast miasto jest też w jakiś sposób oczywiście fascynujące, tylko wydaje mi się, że wiele rzeczy nas ogłusza w tym mieście, chociażby hałas, który kiedy pomieszkasz sobie na wsi, to on jest nie do zniesienia. Mówię o tym hałasie takim ulicznym. Kiedy orientujesz się, że nie ma od tego właściwie ucieczki, że cały czas coś ci brzęczy w ten taki nieprzyjemny sposób, a też przecież hałas wpływa bardzo, bardzo fizycznie na to, jak się czujemy i jak w ogóle, czy jesteśmy w pełni zdrowia, sił i tak dalej. Więc to jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. Myślę sobie też, że w mieście można znaleźć takie zakątki. Akurat Kraków był dla mnie o tyle dobry, że biegałam, więc szukałam tych miejsc takich jak Las Wolski, który jest absolutnie wspaniały. Natomiast z tego lasu trzeba było wrócić przez ulicę do domu, do mieszkania na ulicy Lea i absolutnie najbardziej stresującymi momentami tego biegu nie było to, że ja tam biegałam na przykład 5 czy 6 godzin i to mnie stresowało, ale to, że wracając
wracając do domu, ja muszę przekroczyć ulicę i przejść przez pasy. To było dla mnie stresujące, więc są takie elementy miasta, które jakoś mnie w ogóle paraliżują. Miło oczywiście, będąc w przyrodzie, na wsi, wrócić do miasta na moment i skorzystać z teatru, kina i tak dalej, ale perspektywa tego, że się wraca w taką przestrzeń, gdzie w nocy po prostu się albo będzie słyszeć szczekanie lisów, albo jakieś poruszanie się różnego rodzaju gryzoni właśnie w ciele domu, no to jest bardzo, bardzo dla mnie dobre, inspirujące też. Wiele powiedziano już w podcastach i nie tylko, i na spotkaniach autorskich o znaczeniu tych łakomych tak naprawdę, a ja jeszcze myślałem o tym, że paradoksalnie trochę dotykając tej dychotomii miasto-wieś, że mam wrażenie, że jesteśmy z podobnego pokolenia ludzi, których uczono bycia łakomym na życie w tym sensie, że wyjedź do miasta, w mieście się nauczysz, osiągniesz, miasto daje ci nieskończone możliwości rozwoju, a nie uczono nas, nie uczy się nas bycia łakomym wobec tego, co jest na przykład na wsi, że co tam robić? Znaczy, że ludzie wieś rozumieją jako takie miejsce 15 kilometrów od dużego miasta, żeby na wszelki wypadek zawsze można było wrócić, nie? A nie mówimy o grani, która jest trochę głuszą, o czym powiedziałaś, czy o takich miejscach, nie wiem, zaszytych w parkach, czy tym słynnym powiedzeniu, że rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady, tak? Wprasowano w nas bycie łakomym na życie, ale z perspektywy miejskiej. Ja jestem z takiego ułożenia, czy z takiego rozdania rodzinnego, gdzie mój tata dziedziczył, więc też karty dla niego były rozdane. Był po szkole podstawowej jedynie. Moja mama również. To czekaj, to twojemu bratu też została przypisana jakaś rola rodzinna, że on jest tym najstarszym, od razu. To on też dziedziczy. Tak, tak, ale też muszę powiedzieć, że to nie jest rola, którą chciał przyjąć, a rodzicom jakby nie mieściło się w głowie, że to dziewczyna może zostać na gospodarce. Dlatego też absolutnie od samego początku słyszałyśmy z siostrą bliźniaczką, dziewczyny macie się uczyć, liceum, studia, jakoś sobie poradzimy. Finalnie to tam tata sprzedał dwie krowy, żebyśmy mogły zacząć te studia w Krakowie, ale to też była jakaś taka ogromna ambicja i pewnie zrekompensowanie sobie tego, czego rodzice nie mogli mieć, dlatego że musieli po prostu zostać na gospodarkach, chociaż historia mojej mamy jest w ogóle historią jak z chłopek, tylko że nie jest to historia babki, tylko mamy. I to było dla mnie wstrząsające przy lekturze Chłopek, gdzie zorientowałam się, że ja nie czytam o swojej babce, ja czytam o swojej mamie, że to jest tak niedaleko. I faktycznie to miasto miało być też taką realizacją właśnie jakichś takich ambitnych planów, gdzie córki mogą po studiach znaleźć pracę, a w ogóle zostać na uniwersytecie, to ksiądz Ambony mówił o tym, że dostałyśmy się na studia we dwie. To były właśnie, wow. Wiesz, to naprawdę było totalne takie mocne wydarzenie. Ja na to przystałam, wiedząc o tym, że właśnie, że nic z tego domu rodzinnego, w którym się wychowałam, nic stamtąd nie jest dla mnie. I to było też taki moment, gdzie bardzo wcześnie poczułam się bezdomna. Jako dziewczynka już poczułam się bezdomna i uruchomił się we mnie taka potrzeba właśnie uczenia się tego, żeby mieć swoje, patrząc też na mamę, która nic nie miała swojego, nawet to, kiedy się wżeniła w gospodarstwo, to nigdy żadna część tego gospodarstwa nie była przepisana na nią, nie była współ w tym gospodarstwie, więc... Jak się mówi, nie u mnie na wsi, znowu nie u mnie, że ktoś jest wrzeniony, nie? A jak jest to kobieta, to jest... A, masz rację, wiesz. Tak, właśnie, nie, że się wrzeniła, ale że się... No właśnie. No jak to powiedzieć? No, ciekawe, jak język tutaj działa, że nie? Się... No facet jest wrzeniony, na pewno. Tak, facet jest wrzeniony.
Że on nie jest nasz, tylko wrzeniony. Faktycznie. No a nie ma takiego i ty jesteś wrzeniony, nie? No ja jestem wrzeniony, pewnie, że tak. Ja jestem w ogóle od początku wrzeniony. W towarzystwo mojej żony jestem wrzeniony w to, co dzieje się teraz na wsi, w to całą tą historię. Co też jest bardzo ciekawym doświadczeniem, mm-hmm. nie? Że ja też nie jestem... To chyba gdzieś w podcaście odpowiadałem, że w związku z tym, że tam kiedyś mieszkał trochę didaskalia, mój teść stamtąd pochodzi, to jak mnie zobaczył tamtejszy miejscowy facet i szedł, nie wymawiając, będąc pod kubkiem, tak mnie lustrował, więc zacząłem gadać, kto jest. On mówi, a ty żeś jest, what? I powiedział tu nazwisko mojego teścia. Mm. I po prostu ja nie mam swojego imienia i nazwiska, tylko że ja żem jest what tego, nie? Tak jak u ciebie w książce są ci, którzy są z dziołu, nie? Tak, tak, a ja w tym przysiłku, który zna, pamięta mojego tatę, bo tata był właśnie potentatem pszczelarskim i tam całe wsie schodziły w zimie do niego po miód, to jestem cały czas od Lebdy. Cały czas jestem od Lebdy i ciekawe było wejście Rafała, który jest w ogóle, wiesz, to jest jakiś totalny mezalians, gdzie mamy chłopaka z Podlasia, który, wiesz, nawet fizycznie różni się od tych chłopaków z Beskidu. No i było takie obwąchiwanie, takie, no i myślę sobie, że gdybym ja tam nie była tym takim elementem swoim, to obcemu tam byłoby naprawdę trudno wejść w jakieś relacje, a oni od razu, a od Lebdy już się zaczynają opowieści o moim ojcu, o jego tam baciarkach, o tym jak był kawalerem i naprawdę jest to też taka wspaniała kopalnia wiedzy o moim ojcu, wiele rzeczy nie wiedziałam, ale właśnie wracając do tego, też rodzice, szczególnie mama, nie chciała, żeby to się odbywało w taki sposób, że zostajemy na wsi i jakby mamy tylko jeden wybór, to znaczy właśnie wejść w gospodarstwo kogoś przez wyjście za mąż, bowiem małżeństwa niekoniecznie zawsze są super na wsi, chociaż było tam kilku fajnych kawalerów. To skoro o kawalerach mowa i nie tylko o kawalerach, to czy użycie pewnego skrótu, że z historią, którą przed chwilą opowiedziałaś, z twoim partnerem jest trochę jak w książce z Anne, która jest z innego porządku i przychodzi z innego świata i jest osobą towarzyszącą dla głównej bohaterki, ale patrzy na ten świat zupełnie inaczej, a jednocześnie bardzo trafnie potrafi puentować różne historie. Jest też takim przyczynkiem do zmiany. Jednocześnie potrafi też być bardzo blisko z babką. To też jest taka postać. Po co ci ta Ann była tak naprawdę? Ann była mi po to, żeby... Albo inaczej. Ann nie była nawet mi potrzebna, ale pomyślałam sobie, że będzie potrzebna czytelnikom. I to jest niesamowite, jak ta Ann jest odbierana. To znaczy, wiesz... Na pewno jest zauważana, w sensie, że tak, to jest taka postać, która znaczy. Ale ja nie wiem, kim jest Ann. Wiesz, kiedy mnie się pyta na spotkaniach albo po prostu podchodzi czytelnik i czytelniczka i pyta, no ale kim jest Ann? Bo tam różne jakby tropy są rozsiane, ale one nigdy nie są doprowadzone do takiego momentu, kiedy, tak mi się wydaje, kiedy można jednoznacznie powiedzieć, kim jest Ann. Natomiast mam czytelników i czytelniczki, którzy wiedzą, kim jest Ann. I to jest niesamowite, bo ja wiem, dlaczego oni wiedzą, bo oni właśnie tego potrzebują. Oni takiej osoby potrzebują i... Czekaj, czyli Ann jest taką tak naprawdę figurą, w którą tak, czytelnik może sobie włożyć to, co sam by chciał, albo włożyć siebie. Dokładnie o to mi chodziło i wydaje mi się, że się jakoś to udało. Dla mnie się udało o tyle właśnie, że po prostu ja nie wiem, kim jest Ann. Okej. Zwracasz uwagę w tej książce też na to, co jest ważne w kontekście ubojni, na masakrę zwierząt, ale to, czemu ja się przyglądałem, czego też się nauczyłem przez to doświadczenie, które nie wiem, czy ci było bliskie, zaraz mi, mam nadzieję, o tym opowiesz, doświadczenie z pszczołami między innymi, że ciągle w języku mamy problem ze zwierzętami, czy z tymi bytami nieludzkimi, że my ciągle je upupiamy językowo, to znaczy, że one są szlachtowane, że one cuchną, że one nie umierają
na przykład, nie? Czego powiedziałem o pszczołach, bo kulturowo nie ma czegoś takiego, że pszczoły nie zdechły, tylko osypują się albo umierają. Znaczy, i to jest wyraz szacunku pszczelarzy dla tego zwierzęcia, bez którego nie byłoby świata. Owada, który jest jednym z najważniejszych zapylaczy, czyli tak naprawdę w tej drabince, no tak, tym bardzo ważnym elementem tego świata, który nas otacza. Tak, pszczoły jako taka podstawa, która też nas karmi w tym takim wymiarze. Mówię też o tym dlatego, że pszczoły też w powieści są bardzo ważnymi bohaterkami. Tak. No ja wiedziałam, że będzie na pewno o pszczołach, bo to jest coś, przy czym dorastałam, czemu się przeglądałam, czemu asystowałam i co prawie mnie pozbawiło życia, więc czuję też taki respekt wobec pszczół. I w ogóle mówienie o pszczołach, czy pisanie o pszczołach wydaje mi się taką przestrzenią, gdzie można jakoś bezkarnie też poetycko to opisywać. To znaczy pszczoły to nie są owady, których nie lubimy. To znaczy możemy się ich bać, ale jednak jest w takim myśleniu o pszczołach właśnie jakiś taki szacunek, wdzięczność. Także są pożyteczne. I też takie piękno, tajemnica, bo właściwie do końca nie wiemy, co tam się dzieje w tym tańcu pszczół, jak one funkcjonują, więc jest to też taka przestrzeń dla mnie też poetycko dużej takiej kopalni metafor, więc wiedziałam, że to będzie ten świat, powiedzmy, większych zwierząt, dużych zwierząt, krów, które tutaj przede wszystkim się pojawiało. To jest taka opowieść, która cały czas we mnie pracuje. Podejrzewam, że do końca życia trochę będę o tym pisać, że to są też takie obrazy zobaczone przeze mnie małą dziewczynkę, która po prostu wchodzi do tej ubojni. Ci faceci z ubojni zupełnie się nie przejmują tym, że my sobie urządzamy z kuzynostwem plac zabaw właściwie w tych częściach krów, no bo jak się jest małym, to próbuje się poznawać świat na różne sposoby. Też po prostu bardzo fizycznie, na przykład wsadzając łapę w ciało krowy, która przed chwilą straciła życie. Więc ja wyrastam z takich obrazów, z takich zapachów, takiego właśnie bardzo sensualnego świata będącego blisko śmierci, ale dopiero później też w jakimś namyśle takim czysto filozoficznym, takim namyśle etycznym zaczęłam patrzeć na te obrazy jako w ogóle na takie obrazy przerażające, na obrazy, które właściwie nie powinny być częścią doświadczenia małej dziewczynki. No ale wieś jest bezwzględna. Jest bezwzględna, to prawda i też o tym piszesz, natomiast ważne jest, wydaje mi się, też tu, żebyśmy mieli to rozróżnienie między rodzajami śmierci. To znaczy my mówimy, samo słowo ubojnia jest już jakiś straszne, tak, nie? Zatrważające. Mówimy o systemowym zabijaniu zwierząt w celach sprzedaży tego mięsa i części tego mięsa i tak dalej, bo ta śmierć u ciebie zwierzęca pojawia się na bardzo wielu poziomach. Natomiast tam, gdzie ona jest, tak jak z tą lisicą, która jest odnaleziona, kości jej są odnalezione, to jest jakby trochę inna historia, bo czyli kiedy czytałem twoją książkę, uświadomiłem sobie paralele z inną książką, Po trochu Weroniki Gogoli, gdzie ona też opisuje z perspektywy z kolei dziecięcej spotykanie się ze śmiercią. Ona tam stawia takie pytanie dla mnie w tej powieści swojej debiutanckiej o to, jak bardzo by wyparliśmy też śmierć z narracji, też jeżeli chodzi o zwierzęta. To znaczy, że i ona udowadnia, że nie możemy się nauczyć i przyzwyczaić do śmierci człowieka, który także jest zwierzęciem, jeżeli nie będziemy jednak gdzieś pokazywali tej śmierci zwierzęcej, owadziej i tak dalej, nie? To znaczy też nazywali tego, to znaczy, że dawniej to ludziom towarzyszyło, a dzisiaj to jest taka kolejna rzecz, którą wyparliśmy, nie? W sensie umiera ci zwierzę domowe i nagle rodzice robią coś takiego, że fiku, miku nie ma i za chwilę jest kolejny piesek, nie? Tak, to prawda, to jest takie, ta twoja intuicja, że tu jest nam blisko z Weroniką, to tak jest jak najbardziej słuszna i może wynika to też z tego, że jesteśmy z takich, no właśnie, wsi, które tak. Nas tak
zahartowały, ale też mam wrażenie uczuliły, bo na tę śmierć się patrzyło. Ta śmierć była wystawiana, ta śmierć była taka, że była wręcz adorowana. Te ciała babek, które leżały w tych trumnach i te niekończące się modlitwy, pieśni, to na co właśnie zabierała mnie też bardzo często mama, no to jednak zostawia bardzo, bardzo mocny ślad. I też myślę sobie o utratach zwierząt domowych. I teraz akurat Dunaj, do którego się wprowadziliśmy, jest dla mnie takim doświadczeniem bycia z psem, bo to jest pierwszy mój pies w takim dorosłym życiu. Wszystkie inne psy były psami w tej takiej perspektywie dziecięcej, gdzie ten pies też był elementem w ogóle stada domowego, a tutaj jest się też odpowiedzialnym za tego psa. To wiesz, ja sobie nie wyobrażam po prostu, że go nie ma, a to jest też pies, który według tam poprzednich osób towarzyszących mu ma tam 23 lata. My to zweryfikowaliśmy u weterynarza. Dunaj pierwszy raz był u weterynarza i okazuje się, że ma około 18 lat, więc raczej będziemy z nim krócej niż dłużej, ale już teraz sama myśl o tym, że go tracimy, jest dla mnie myślą no, totalnie paraliżującą. Już sobie wizualizuję to, że ja po prostu chcę mieć jego grób blisko domu, że tak jak chcę się mieć ciało czy prochy bliskiej osoby w jakiejś takiej perspektywie, że można tam pójść i po prostu pokontemplować, pomodlić się, co kto czego potrzebuje, to ja, to jest straszne, że o tym myślę, ale chcę po prostu mieć grób mojego psa, na którym mogę przyjść i przy którym mogę być i gdzie tej ziemi, która styka się z tym ciałem, mogę dotknąć. Tych przepływów między żywym a martwym jest dużo więcej. Kiedy pojawia się ten wątek pszczół, do niego jeszcze trochę nawiążę, to rzeczywiście jest tak, i to sprawdziłem, że osyp, czyli to, co się dzieje najczęściej z pszczołami w czasie zimowli, część z nich po prostu nie przeżyje tej zimowli i osypuje się na dennicę, czyli na dolną część ula. I wiosną po prostu tych pszczół jest bardzo dużo na początku wiosny, które osypały się właśnie, a nie zdechły. Tak. Ciał tych pszczół można też robić różne specyfiki, na przykład nalewkę, która ma takie właściwości bardzo prozdrowotne, bo tam są substancje i w jadzie pszczelem i tak dalej, które pomagają człowiekowi i stawiają go na nogi. I znowu w tym kontekście, kiedy myślałem o twojej opowieści, to znowu jest takie ciągłe mieszanie się żywego z martwym, martwego z żywym. Ale ty też w książce piszesz o tym, że pokazujesz, że w tej społeczności wsi są też takie działania, zupełnie naturalne, ludzkie, które są motywowane tym, że żywe chce przetrwać za każdą cenę, w związku z tym w mentalności człowieka jest to, żeby musi zabić, żeby przeżyć, żeby zjeść na przykład, nie? Tak, to jest też takie doświadczenie, taka sytuacja, która dla mnie, dziewczynki małej, jakoś na samym początku, kiedy się dorasta, wychowuje w takim miejscu, jest totalnie naturalna. No bo z jednej strony my, ludzie, którzy i akurat w Beskidzie Sądeckim, totalnie takiej mięsnej przestrzeni, gdzie zabicie świni, czy zabicie królika, kury, no to był jakiś porządek też pozwalający funkcjonować w takiej odsłonie, że nie czuję się głodu, tak? Więc byłam do tego przyzwyczajona, ale też takie duże zaskoczenie, kiedy się właśnie orientujesz, że jedne zwierzęta zabijamy, drugich nie zabijamy. I dlaczego? Dlaczego tak jest? I też takie dla mnie niezwykle ważne relacje, jakie miałam z krowami, co się w ogóle odbija teraz w takim moim myśleniu o tym, że chcę tymi zwierzętami się zaopiekować. No ale krowy też
trafiały po prostu na tę ubojnię, która była po sąsiedzku, więc ten krąg życia i śmierci był właściwie dosyć skomplikowany i w pewnym momencie trudno mi było się zorientować właśnie, jakie rządzą tym prawa. Dlaczego wybieramy to zwierzę jako zwierzę, które straci życie i które za chwilę będziemy jeść w niedzielę na obiad i w ogóle jak to jest możliwe, że żyjemy zwierzęta. Tych wątków jeszcze całe mnóstwo pewnie. Chciałem bardzo, żeby ta nasza rozmowa była bardzo wokół, bardziej, żeby oddać klimat tego, co Państwo możecie później znaleźć w książce. To jest trochę tak, że autor czerpie z trudnych doświadczeń. Autorka, osoba, która pisze dla siebie, a przez to też dla nas. A czym ty dziś napędzasz życie? Co robisz, żeby je w sobie zachowywać? Napędzam... Co dla ciebie dzisiaj jest tym najbardziej żywym? Napędzam robotą. To znaczy, to jest dla mnie... Jesteś łakoma na robotę. Jestem łakoma na robotę. Zawsze byłam. Zawsze byłam też tym dzieckiem, które pierwsze zgłaszało się do jakichś robót, prowadzenia traktora. Małgosia Lebda Prymuska, tak? Córka tatusia. Pionierka. Córka tatusia, która po prostu też jakoś chce się po prostu mu przypodobać. To jest w ogóle temat na jakąś książkę. Bycie córką tatusia i konsekwencje tego w życiu nastoletnim i dorosłym są przeciekawe, ale teraz żyję totalnie tym, jak żyje mój ogród, co on przynosi, za moment będzie przynosił. A co ci wyrosło w tym roku? No mam pomidory, ogórki, pak choi. A nie masz tej zarazy pomidorowej? Nie, odpukać w plastik, odpukać nie mam. I co ciekawe, na tej grani nie mamy ślimaków. W ogóle nie mamy ślimaków. Nie. Więc albo tam jest za wysoko, albo tam mamy za dużo ptaków, które też kiedy się wychodzi rano na przestrzeń ogrodu, to podnoszą się po prostu chmary ptaków i być może one podjadają te ślimaki. Nie u ciebie wiem, też jest dużo motyli? W tym roku strasznie dużo motyli jest. Jest, u mnie. Tak, jest dużo motyli. Mamy też takie potężne lipy, które oczywiście przywabiają pszczoły. No i słuchaj, ziemniaki już jem od miesiąca, różne odmiany. Też takie. Ja ci pokażę zaraz, Zośka mi przysłała zdjęcie, jakie mamy borówkę amerykańską. Bardzo w tym roku jakąś przeniesamowicie wielką oraz bób mamy, słuchaj. No. Okej, okay, ale nie mam mszycy na tym bobie? Nie, no właśnie pryskamy, ale uwaga, pryskamy wodą z octem. W związku z obecnością pszczół to... Tak, ale to muszę się poradzić, jeśli chodzi o ten bób. W zeszłym roku miałam, ale pojawiły się mszyce i... Myśl u nas się pojawiła, ale udało się takim systematycznym opryskiem, to tam, wiesz, świetnie. Wieczorem. No, a jeszcze właśnie o tych ziemniakach, to jest ciekawe, bo wiesz... Proszę taką rozmowę. Ale tutaj chcę właśnie pokłonić się czytelnikom i czytelniczkom i podziękować za to, co mnie spotkało, bo na kilku spotkaniach autorskich zjawiły się osoby z ziemniakami dla mnie, z sadzeniakami, więc mam w ogródku różne takie sekcje, tu są właśnie ziemniaki od Małgosi i tak dalej, więc testuję sobie i no jest to absolutnie wspaniałe. No nie będziemy zdradzać, czyje ziemniaki w tym roku były najlepsze. Małgorzata Lebda, ja mam dla ciebie prezent, tylko poczekaj sekundę, poczekaj. O, nie wiem, czy... On nie jest duży, więc powinien się na wioskę nadać. Proszę. Kubeczek taki do kawy, wody, herbaty, na Wojtusika. Drobiazgi typu, nie wiem, rodzynki, bób, coś. No. Tak, taki właśnie kubeczek ręcznie robiony przez koleżankę, każdy inny. Małgorzata Lebda, wspaniale. Piękne dzięki. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu będziecie, jeśli nie czytaliście książki, jeszcze bardziej łakomi spotkania z twórczością poetycką i prozatorską również Małgorzaty Lebdy. Małgosiu, raz jeszcze piękne dzięki. Dzięki i ukłon niski dla wszystkich osób, które sprawiają, że ten podcast może działać tak, jak działa, czyli dla patronek i patronów, którzy wspierają mnie na patronite.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak można współtworzyć alfabet Wojtusika. Polecam też śledzenie profilu podcastowego, alfabetowego w mediach społecznościowych. Tak dobrnęliśmy do końca 172 odcinka. Kolejny już niebawem.